Witam was bardzo serdecznie, moi kochani, na dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku Q&A, kolejny Q&A, ale to Q&A jest zupełnie inne, ponieważ to Q&A nie dotyczy mojej osoby, tylko dotyczy osoby właśnie tego pana, czyli Miksera. Proszę bardzo. Mikser, czyli nowy członek, tak jakby domu ekipy, nowy domownik. Można też po części powiedzieć, że nowy członek ekipy, ponieważ składa się niby z czterech osób, ale tak naprawdę wszyscy do niej należą, a mieszkając z domu ekipy, jesteś też członkiem ekipy, więc witamy, witamy, witamy nowego członka. Witam wszystkich. Mam dzisiaj do ciebie, Mikołaju, kilka pytań. Widzowie też mają do ciebie kilka pytań, ponieważ zrobiłem sobie ankietę na Instagramie. Dlatego w tym momencie właśnie na moim czole jest mój Instagram i uwaga, 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 na czole Miksera też jest jego Instagram, także wbijajcie, wbijajcie, followujcie, zostawiajcie łapki, zresztą tam jest nawet ładne zdjęcie na nasze wspólne takie jakieś z nagryweczek, tak jest. Bo u Mikołaja, uwaga, nieraz pojawiłem się na kanale, ponieważ już uprzedzam pytanie, tutaj Mikołaj jest jakimś youtuberem, tak? Mikołaj jest youtuberem. Nawet i to dzisiaj się pojawiłeś w sobie, bo dzisiaj na moim kanale też jest film z tobą. No mam właśnie. Wspomnieć o tym. Ponieważ Mikołaj się nas wprowadził do domu ekipy i zdążył już nagrać odcineczek ze wszystkimi. Jest to pewien challenge, ale nie będę na razie zdradzał co to, więc jeśli chcecie. Zobaczcie sami, macie oczywiście, link w opisie do tego właśnie filmu. No, a my oczywiście lecimy z tematem. Pierwsze pytanko, to pierwsze pytanko może takie luźniejsze ode mnie, ponieważ no ja cię znam, ale tak dla widzów zadam ci jakieś pytania. Dobra, Mikołaju, czym się zajmujesz na YouTubie? Opowiedz, opowiedz nam w skrócie widzom. Ja na YouTubie zajmuję się generalnie głównie tematyką gier. W większości są to filmy ciekawostkowe, jakieś takie fakty i ciekawostki związane szczególnie... Głównie z Fortnite'em, nie? Głównie z Fortnite'em. W większości był to Fortnite w ostatnim czasie. Jednak można powiedzieć, że teraz się to trochę zmieni, ponieważ nie tylko Fortnite się będzie u mnie pojawiał. Będą też inne gierki, pewnie jakieś challenge z różnych gier z ekipą, no więc... Może troszkę... Że... No. Czyli ogólnie można powiedzieć, że zajmuję się grami. Ale teraz może troszkę... lifestyle'u wpleciesz w swój kanał. Można powiedzieć, że trochę lifestyle'u się tam pojawi i jakoś to postaram się i trochę się więcej połączyć. Twojej twarzy, ponieważ jesteś w domu ekipy, tak, więc będziesz cały czas pod kamerami, pod lampami. Czas. Pierwszy odcinek widzieliście, tutaj i Mikołaj, i Marta, no nie byli dosyć tacy tak mega pewni siebie. Druga sprawa, to jest też ode mnie, żebyście wiedzieli. Mikołaj nie jest tutaj od wczoraj tak naprawdę ogólnie w Krakowie. Mikołaj jest z Poznania, tak? Tak, jest z Poznania. Okolic Poznania wraz z Martą. I przyjechali tutaj dawno temu, w wakacje. Ponad pół roku temu, tak jest, w wakacje. Pod koniec wakacji przyjechaliśmy tutaj, żeby ogólnie współpracować już z ekipą, głównie właśnie tak od wewnątrz. Ze wszystkimi. Od strony wewnętrznej, po prostu nad wszystkimi filmami na kanały ekipy. Mikołaj, jest też sprawa jedna ważna. Mikołaj na przykład robi miniaturki, czego na pewno o tym nie wiecie, ale teraz już wiecie. Mikołaj robi miniaturki i też bardzo często rozmawiam z nim o różnych rzeczach dotyczących mojego kanału czy jego kanału, także my ogólnie sobie współpracujemy, tak samo współpracuje Mikołaj z Mimajkiem, czego owoce współpracy będą za jakiś czas też na YouTubie. A jeżeli chodzi o sam przyjazd, to Mikołaj to jest odważny chłopak, przeprowadził się w wieku, uwaga, to jest ważne. 18 lat. 18 lat przeprowadził się z Poznania do Krakowa, żeby tutaj zamieszkać i robić YouTubki, także to jest bardzo odważna decyzja. Ja osobiście znam Mikołaja dosyć już długo od, uwaga, poznaliśmy się w marcu tamtego roku, pojechaliśmy na IEM, nie? No. Byliśmy na IEM-ie w marcu tamtego roku i wtedy się poznaliśmy, czyli znamy się w sumie rok. Co? Oczywiście z różnymi domownikami są różne historie. Wszystkich znasz, można powiedzieć, inny okres czasu. Co zaraz będzie mógł opowiedzieć zresztą Mikołaj, dlatego że mam też kilka pytań od widzów, oczywiście, które wcześniej przygotowałem. No, moi kochani, oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to musicie to zrobić. Tutaj macie guzik do subskrypcji, przyczepiony do mojego paluszka, który właśnie w tym momencie... Oczywiście zostawiajcie też łapy w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków domu ekipy z ekipą, oczywiście też z Mikołajem lub Martą. Możemy ich prankować, możemy robić z nimi challenge. Ja mam do nich blisko, nie? Ja tu wychodzę za rok i jest mój pokój, także tutaj będzie budzenie. Ice Bucket Challenge będzie z rana, jak Mikołaj nie będzie mógł wstać na nagryweczki. No ale żeby się działy, to musicie oczywiście subskrybować nasze kanały. Także tak jak powiedziałem przed chwilą, subskrybujcie mój kanał. Oczywiście w opisie macie kanał tego to pana. Film, gdzie wszyscy robimy challenge. A ja w tym momencie przechodzę do pytanek już od widzów, nie? Czy składasz akurat tutaj telefon sobą? No i oczywiście tutaj moja tapetka, o którą ostatnio tak bardzo pytaliście, to jest taka fajna tapetka. No to lecimy w takim razie. Czy będą u Miksera odcinki z nami? I to już... No i na to już sobie odpowiedziałem, no, pojawił się już pierwszy odcinek, tak więc można potem wnioskować, że tak, będą się pojawiać i na pewno będzie to spora część moich odcinków. Kolejne pytanie. Kogo znasz najdłużej z ekipy? No najdłużej znam... I to jest ciekawe, właśnie. Najdłużej znam Freeza. Bo kto Freeza... zna tę historię? Nikt nie zna tej nikt historii. Nikt nie zna tej historii. Nie, tego możliwe, że ktoś zna tę historię. Ktoś może kojarzyć, że jeśli ktoś oglądał nas w 2000.
16, 17, coś takiego. To może kojarzyć tę historię. Generalnie to zaczęło się od tego, że była kiedyś taka grupka youtuberów, w której byłem właśnie między innymi ja. Zaczęło się to od tego, że nagrywaliśmy sobie tam razem wspólnie CS-a, jakieś gierki. No i byliśmy sobie generalnie taką grupką youtuberów, do której w pewnym momencie po IEM-ie bodajże 2000... Nie, nie po IEM-ie, to nie było po IEM-ie, w każdym razie po jakimś evencie dla youtuberów. No i IEM-PG. I tak dalej. Dołączył do nas Freeze. Tak, to był 2016, dołączył do nas Freeze. To ja tyle nie znam Karola. Tak jest. I właśnie na IEM-ie 2016 poznałem Karola, tak jest. Z całego domu ekipy, i to może być dla was właśnie niebywałe, ale z całego domu ekipy Karol i Mikołaj znają się najdłużej. Tak jest. No. Najdłużej się znają, no. Lecimy dalej z kolejnym pytankiem do Mikołaja. Z kim najlepiej się dogadujesz? Najlepiej dogaduję się chyba z Martą, bo to moja dziewczyna. Bo to moja dziewczyna i się z nią tu sobie okej? Okay? Zaskoczył wszystkich w gwiazdkach, zaskoczył wszystkich. Zaskoczenie. No ale powiedziałeś, że nie mam odpowiadać tak typowo, że ze wszystkimi, ale... W sumie trudno jakkolwiek inaczej odpowiedzieć, no bo w domu ekipy raczej nie ma ani żadnych jakichś spięć pomiędzy członkami właśnie domu ekipy. I ze wszystkim sobie współpracujemy ze sobą. To jest prawda, mamy wspólne tematy co chwilę, skupiamy się na wspólnych tematach, więc po prostu trudno, żeby było inaczej niż po prostu tak, że dogaduję się chyba ze wszystkimi po równo. Ze wszystkimi po prostu bardzo dobrze. To jest tak, że na przykład Weronika się coś spyta, bo Mikołaj też robi miniaturki, niektóre Weronice, więc na przykład gdzieś tam się spyta, coś tam pogada, czy nawet spyta się, bo Mikołaj jest bardzo kreatywną osobą i ma i robi bardzo duży research na YouTubie, więc często na przykład jak potrzebujemy coś do odcinka, to dzwonimy do niego i mówi: ej, Mikser, weź jakieś pytanka, wymyśl. Dużo zawdzięczamy temu panu, szczególnie jego kreatywności. Chłopak siedzi po nocach, śpi po 3 godziny i ogląda tylko Logana Paula, Jake'a i jakieś inne, co tam się dzieje w Ameryce. No trochę. I na polskim YouTubie, o, jakiś gościu ma 500 subów, robi fajne filmy. Ciekawe, co będzie z nim za rok, stanę, że wziął milion. Czasem tak było. A potem gościu ma milion. No, kolejne pytanko jest: jak się żyje łysemu w domu ekipy? No, już nie taki łysy. Już nie taki łysy. Tutaj trochę odrastają. W tym momencie czekam po prostu, aż odrosną i już to będzie dobrze. W każdym razie pytanie nie było o to, co tam z twoją fryzurowni, jak o nią dbać, dlaczego jak się godzi na łysę, bo to dwa czy trzeba wytrzymać. W każdym razie łysemu w domu ekipy żyje się bardzo dobrze, co mogliście wywnioskować już po odpowiedzi na poprzednie pytanie. No to w takim razie kolejne pytanie, uwaga, skoczy dzisiaj niebywalne. Dlaczego masz takie krótkie włosy? Czyli no w sumie więc, dlaczego jesteś łysy? No albo byłeś łysy? No więc było to tak, że... Była taka akcja, że na moim kanale byłem troszkę można powiedzieć nieregularny. Nieregularny! Teraz oczywiście się to zmieni, więc chybujcie. Filmy co półtorej miesiąca Mikser wstawiał. Zdarzyło się. Wstawiałem czasem. W każdym razie wyszło to tak, że chciałem po prostu jakoś zrekompensować moim widzom to, że no byłem, jak to już mówiłem, troszkę nieregularny i wymyśliłem coś takiego, że spiszę jakieś challenge, zbiorę challenge od członków ekipy, piszę je na koło fortuny, wylosuję sobie jeden challenge, wypadł akurat na łysą głowę, challenge od Alwiniastego, czyli mojego byłego współlokatora. Ale Alwiniasty dalej z nami jest. Oczywiście. Alwiniasty cały czas przesiaduje, więc tak naprawdę w sumie współlokatora praktycznie. No. Kolejne pytanie, moi kochani. Pytanie do ciebie, Mikołaj, jest taki, wiesz, no jesteś już w pokoju. Kiedy my to nagrywamy, to jest drugi dzień, no ale kiedy wy to widzicie, to już Mikołaj jest kilka dni, no ale myślę, że już może coś stwierdzić. Czy będziecie zmieniać coś w pokoju, urządzać? Pytanie już miało, no urządzanie pokoju, ale jeszcze będziecie. Myślę, że tak, bo generalnie planowałem coś tutaj ogarnąć w kwestii takiego po prostu stanowiska gamingowego, stanowiska bardziej pod streamy i same nagrywki. Bo na razie takie puste jest, nie? Bo wiadomo, na razie jest tutaj pusto, więc jest to kwestia po prostu ustawienia biurka, ustawienia wszystkiego, co jest potrzebne do nagrywania, komputery, monitory, no i na razie to tyle. I uwaga, najlepsze pytanie. Takiego pytania się nie spodziewałeś. Mój drogi Mikołaju, jak ci się podoba moja klamka? Twoja klamka? No. Moja klamka? No zazdroszczę, że nie mam takiej w pokoju. Ty w ogóle? W swoim pokoju, no. Nie masz tej. W moim pokoju nie mam. Masz klamkę, ale nie masz zamka. Więc może jakbym miał taką klamkę. Naprawimy. Może jakbym miał taką klamkę, to by mi trochę zrekompensowało brak zamka w drzwiach. Ale nie no, klamka bardzo fajna. Klamka jak najbardziej. No. A teraz może przeskrolujemy sobie pytanka, może jakieś losowe pytanka. Mam tutaj pytania, moi kochani, tutaj są pytania. Już jest ich trochę, ponieważ jakąś godzinę temu to tutaj dałem, także jest okej. Okay. I teraz może jakieś losowe pytania. Oczywiście jak będzie się powtarzało, no to po prostu lecimy dalej. Pyk. I mów kiedy stop. Stop. Czy planujecie zostać na długi czas? No, czyli w domu ekipy, czy planujecie mieszkać długi czas? No, myślę, że planujemy przez tak długi czas, jak to zostanie tutaj po prostu cała ekipa, nie? Rok? Co najmniej. Dobra, lecimy dalej, uwaga. Stop.
pytanie od cichego agenta Tomka. Ile mis ma mikser w chacie ekipy? Bo generalnie możecie nie wiedzieć, o co chodzi. Chodzi po prostu o miski. Tak się składa, że jestem fanatykiem wszelkiego rodzaju sałatek. To po prostu cichy agent Tomek jest ciekaw, czy będę miał jakby okazję czymś sobie tą sałatkę zrobić. No więc tak, więc wygląda to tak, że po prostu mamy 3-4 miski, z których korzystamy wszyscy, więc można powiedzieć, że no 3-4 miski. 3-4 miski. No 3 miski. Na ile oceniłbyś w skali dom? Od 1 do 10. Tak. No myślę, że patrząc na to, że wprowadziłem się tu jeszcze, jestem tak podekscytowany wszystkim, co się tu znajduje, no to spokojnie jest to dyszka oczywiście. Dobra, myślę, że jeszcze te dwa pytanka losowe tutaj zrobimy. 100. Od dawna znacie się z frizem i trombą. No to... Na to pytanie już sobie odpowiedzieliśmy wcześniej. No. Powiedzieliśmy. To bez sensu, to lecimy dalej. Jak masz na imię? Mam na imię Mikołaj. Czemu pomagacie w realizacji kanału Friza? Przecież możecie się skupić na swoich kanałach i więcej zarabiać. A ja powiem ci tak. Możemy się skupić wszyscy wspólnie, razem. No właśnie. Na wszystkich kanałach. Patrząc na to, że... I jeszcze więcej zarabiać. No właśnie, no. Jeśli połączymy to wszystko i wszyscy będziemy sobie pomagać, to tak naprawdę... Każdy z osobna nie zarobi tyle, co wszyscy na raz. Zawsze. No i tak naprawdę, jeśli chodzi nawet o taką podstawową rzecz jak koncepcję na te wszystkie filmy, to wydaje mi się, że zawsze wychodzi to lepiej w momencie, kiedy wiesz, działa nad tym kilka głów, które wymieniają się. I wszyscy mają kanały, stary. Dobra, lecimy, ostatnie pytanko. Okej, okay, dobra. Mikołaj, teraz musisz dobre wylosować. Pamiętaj, jakieś kontrowersyjne może, na przykład, czy Mikołaj jest gejem? Co? Ile masz lat? No więc mam 19 lat. Młoda osoba, młoda persona koło mnie siedzi. Ja mam 23 w Najmłodsza osoba w domu ekipy. Właśnie, najmłodsza osoba w domu ekipy. No ja jestem takim troszkę dzieciaczkiem w porównaniu do... No. To jest rzucone w stronę jednego pana, który mieszka obok. No więc lepiej. Uważaj, bo mieszka obok. Nie tak głośno. W każdym razie, mordeczki, ja już odkryłem telefon. Wylosowaliśmy tutaj pytanek, zadaliśmy tutaj pytań, które przygotowałem wcześniej. Troszkę pogadaliśmy między sobą na początku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Tak jak mówię, jeżeli chcecie więcej materiałów z Mikołajem, to oczywiście zostawiajcie suba na kanale i u mnie, i oczywiście u Mikołaja. A ja się w tym momencie z wami żegnam. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. I czekajcie na więcej materiałów do mojej ekipy, ponieważ grono się powiększa. A kto wie, ile jeszcze kanałów stanie. A my się w tym momencie z wami żegnamy i w ogóle trzymajcie się, na razie, cześć, piona.